ale zabawnie. Myślałam, że pokażę Wam miejsce, o którym nikt nie widział i nie słyszał, a tutaj dwa autokary rodaków. No cóż, i tak bywa. Tutaj jest tabliczka, tam pisze miód kasztanowy po polsku 10 euro. Ale wiesz co, za 10 euro to ja bym wzięła. Bo w sklepie taki mały słoiczek był 4 euro. Tak, to ja chcę, to mi się zatrzymaj. Idę kupować. Jasas? Jasas. A, miód? Miód kasztanowy. Polonia. Polonia? Yes. Yeah. It's so funny. It's so funny. Yes, so I will take one. Ena. 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 Okay. Daxi. Daxi. Are. Bate voltice mi to w to kinto, di na to w to kinto. A w to kinto, okej? Pani, podoba się nasz samochód. Autokary, popatrz. Dwa autokary. Z Polski. Z Polski? No widzisz. Faktycznie. Wieluń, PKS Wieluń. Ten drugi też jest z Polski. Sobolewscy.pl. Obwoźny stragan. Wszystko ma. AGD. Oj, ciężko się będzie wcisnąć, bo jest dużo ludzi, a baseniki są malutkie. A Bela już poleciała pierwsza. Ale zabawnie. Myślałam, że pokażę Wam miejsce, o którym nikt nie widział i nie słyszał, a tutaj dwa autokary rodaków. No cóż, i tak bywa. Nie wiem, czy słychać, co oni tam mówią, ale najwyraźniej woda ma właściwości rozweselające, nie tylko lecznicze, ale rozweselające. Towarzystwo się fantastycznie tam bawi na dole. Chyba będą się zbierać, więc poczekamy chwileczkę, niech się tam nacieszą i wyjdą i wtedy my wskoczymy. I tutaj też są zrobione schodki, więc można zejść. O! Schodki. Nie ma dzisiaj słoneczka. Popatrzcie na kolor tej wody. Woda jest pełna żelaza. O, tutaj cieknie, ale tam dalej, ja spróbuję za chwileczkę przejść i pokazać Wam, tam dalej cała ta rzeka płynie. Bardzo fajne miejsce. Uwielbiam takie miejsca.
idzie ojeny. Ona tak nie lubi się moczyć, ale idzie ze swoim panem. A tam dalej już jest taka normalna woda, tam już nie jest lecznicza. Tylko właśnie tutaj, w tym miejscu, tu i tutaj jest kolejne źródło. Tutaj byśmy się mogli zamoczyć, tutaj jest w miarę tak głęboko. No tak, ale tam już nie jest lecznicza. Tam już jest taka normalna. Nie wiem. Nie, teoretycznie powinna być ciepła, niby ma 33 stopnie. Ale ja nie wiem, może tylko u źródła 33. O, patrz, ona nawet pije zdrową wodę. No, to nie wyra co lat. Co, zimne? No co tak stękasz? Leczysz się? Aż mi nogi bolą. Nogi cię bolą? No nie jesteś taka lodowata, no co ty? Jest zimniejsza niż tamto. Nie jest zimniejsza, nie, chyba już normalnie starzejesz się. Faktycznie jest zimna ta woda. No po prostu ciężko się zamoczyć. Ach, ale teraz jakoś tu. Ach, ciężko, no? Zimna, taka jak w strumieniu. Nie jest taka lodowata, ale wystarczająco zimna, żeby było ciężko się zanurzyć. Ogólnie oceniam miejsce jako fajne. Fajnie, że są właśnie tamte baseny, które są tutaj o, wyżej. I tutaj też jest po prostu, płynie ta rzeczka. Jest dużo miejsc takich jak to, gdzie można się zanurzyć. Wszystko jest za darmo, co jest zawsze ogromny plus. Ja bardzo lubię te miejsca, które są za darmo. Nie tylko dlatego, że nie wydajesz pieniędzy, ale także dlatego, że jest po prostu luz. Robisz co chcesz, gdzie chcesz, to sobie wchodzisz. Ile chcesz, to sobie siedzisz i nikogo to po prostu nie obchodzi. Tak więc fajnie. Dzisiaj mamy bardzo dobry na to dzień, bo jest tak pochmurnie, tak czasem wychodzi trochę słoneczko, ale właśnie nie ma takiego upału, nie jest super gorąco, więc to jest fantastyczny dzień. Chociaż ja czytałam o tym miejscu, że podobno te źródła mają 33 stopnie, więc teoretycznie ciepła woda, a wcale nie jest ciepła, nie jest lodowana, ale nie jest po prostu ciepła, jest chłodna. No co jeszcze wam powiedzieć? No nie wiem, przyjeżdżajcie. Jak będziecie w Grecji gdzieś na trasie, to na pewno warto przyjechać i zobaczyć.
Popatrzcie tutaj, wiecie, właśnie z apkami różnie to bywa, bo to było zaznaczone jako dzika plaża. Ja rozumiem dziką plażę, to taką, gdzie nikogo nie ma, a tu po prostu jest dziki camping. Tu sobie nawet zrobili ogrodzenie. I tutaj kolejni, że nawet w ogóle nie mamy siedzi, nawet dla nas nie ma miejsca w ogóle. Nawet żebyśmy chcieli tu zostać, to nie ma się gdzie już zostawić, bo wszystko jest zajęte. I to widać, ci ludzie tak koczują, wiecie, nie krótkoterminowo, że przyjechali na jedną noc, tylko po prostu heja na całe wakacje. Nic, to znaleźliśmy miejsce, tak więc tutaj już zaraz wam wszystko pokażę. Pięknie. Tam jest taka altanka, ale tam nikogo nie ma w tym domku. Pięknie. Super. W gaju oliwnym. Jesus got missing. Sadly. I mamy swoją prywatną plażę. Akurat dla nas dwóch. Piękny jest ten sad oliwny i piękne drzewa, bo są naprawdę stare. Ja wejdę do środka, żeby wam pokazać, czyli pod drzewko. Zobaczcie, jaki wielki pień. Widzicie? Ogromny. Popatrzcie, ja tutaj jak jestem. O, żeby było widać mniej więcej skalę. Ogromny pień drzewa. I tutaj te drzewa, co któreś jest właśnie takie ogromne, trochę mniejsze. To chyba największe, jakie znalazłam, ale no takich jest podobnych bardzo, bardzo tutaj dużo. Ale zwróćcie uwagę,
że te drzewa też są przycinane, tak jak my przycinamy jabłonie, czy tam grusze, śliwy, to tutaj też. Ścięte są stare gałęzie i to są o wiele nowsze gałęzie, a w niektórych miejscach w ogóle nowiutkie rosną. Tak więc też taka fajna informacja. Ja lubię tak przyglądać się rzeczom i po prostu zawsze mnie to ciekawi, jak różne rzeczy powstają. Bardzo fajne miejsce. To nie było może takie spektakularne, ale po prostu super miejsce do odpoczynku i lubimy takie miejsca. Spaliśmy tu dwie noce, nie widzieliśmy jednego człowieka tam. Dalej słyszymy ludzi, bo są domy, ale no tutaj nam nikt nie przeszkadzał i to po prostu jest no super, no fantastycznie. Uwielbiamy. No. Pakujemy się i jedziemy dalej. Tam sobie płynie pan na łódeczce, machał nam. W sumie jakoś trafiamy na bardzo fajnych ludzi cały czas w Grecji, więc jestem bardzo zadowolona. Wyjeżdżamy z kryjówki.
samochodzie to. Nawet nie ma takiej opcji. Weź skręć tu może. Od razu mi się przypomniała Monika. O, może tu zaparkujesz, gdzie on. A ja wyskoczę, a ty zostań. No bo to nie ma sensu. Nigdzie nie znajdziemy po prostu takiego normalnego miejsca. Dobra. Zjechaliśmy tutaj do miasteczka po drodze, bo no, zgadnijcie co. Internet się skończył, tak więc zużyliśmy, mieliśmy... Mieliśmy 75 giga i to w miesiąc żeśmy zużyli. Dużo? Mało? Nie wiem. No tak mniej więcej zużywamy niestety. I tu gdzieś podobno jest... Gdzie jest? No, mam tę mapkę. Prosto jeszcze. Czy ciężko było zaparkować, jak to w miastach bywa. A w ogóle w Grecji jak mieszkałam, to nauczyłam się, że się chodzi zawsze zacienioną stroną ulicy. Tam po tamtej stronie jest słońce, a po tej stronie cień. I jak idziesz za nim, przejdziesz przez ulicę, to patrzysz, gdzie cień jest, słuchajcie. Bo no, upał, szczególnie w mieście, daje się we znaki. Ale tu niestety kawałek muszę iść. Nie, da się tu też iść cieniem. Idę do cienia. Ciekawe, jakie będą mieli w ofercie. Pewnie moglibyśmy sobie sami... Właśnie, wiesz, teraz sobie pomyślałam, że pewnie mogliśmy sami sobie przedłużyć, czy tam jakiś pakiet wykupić w internecie, ale nawet mi nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić. Wiecie, po tym Iranie, gdzie nic nie można było zrobić przez internet, to ja już po prostu, żeśmy się odzwyczaili od takich dobroci współczesnego świata. Hello. I would like to charge the phone, yes, if that's possible. What's your number? Do you remember the number? No. Can you check? Can you check it? Yes. Is it a Greek number? Yes. No, rewelacja, słuchajcie, dostałam nielimitowany internet za 15 euro, bo teraz mają jakąś promocję na lato i po prostu tak się wbiłam, no wow, wow, wszystko sobie poładuję. Wiecie, właśnie jak mam nielimitowany internet, to wtedy sobie mogę update'ować wszystkie zdjęcia, wrzucić na chmurę, bo to nie robię, na początku właśnie robiłam, ale to tak zżera internet, więc teraz robię to tylko i wyłącznie wtedy, jak mam nielimitowany sobie, wtedy mogę do chmury powrzucać wszystkie moje zdjęcia i filmy. I'm so happy. Ach, wspomnień czar. Sprzedają tutaj gyroski, tak więc muszę zobaczyć, jakie te będą. Wyglądają na takie, jak ja lubię. Pan nam przysmaża klepki pita. A to przejechać tutaj tam pioszki. Indy spirit. Jest. Nie, it's mine. Zostawiam wszystko wszędzie, portfel leżał na ladzie. No i już wiem, że będzie dobre, bo widzę, jak pan robi. Efaristopoli. Bye. No to jeszcze jak znajdę nasz samochód, to już będzie pełnia szczęścia. Ale gdzieś tu.
No i jest, jest. Nasz samochód nie jest trudno znaleźć wśród innych, bo jest wysoki i zawsze go widać ponad innymi samochodami. Tak więc na jakimś zaparkowanym parkingu czy ulicy pełnej samochodów, to zawsze go widać daleka. Dzień dobry. Dzień dobry. Boga. Wchodzę. Kupiłam giroski. O. I zgadnij, ile mamy internetu. 50. Mamy unlimited za 15 euro. How fucking come? Promocja na lato jest unlimited internet za 15 euro. To można na pornozach siedzieć teraz. All fucking day, mate. O, no dwa. Fajne, no, po 2 euro. Ale te są takie właśnie, jak ja lubię, takie prawdziwe. No, widzę, że Bella już, kurczę, mówi, że są pyszne. No właśnie. Bardzo dobre. Taki lubię. Patrz, jaki piękny. Uwaga. O. Mięsko ze świnki. Pięknie przepieczone. Mnóstwo cecyki, bardzo dobre. Dobrze wypieczony placek, dobry placek, wszystko dobre, po prostu pycha. Wiecie, ile oliwek potrzeba, żeby zrobić 1 kilo... Wiecie, ile potrzeba oliwek, żeby zrobić 1 litr oliwy? Do 1 litra oliwy potrzeba aż... Zapomniałam. A już pamiętam. Do zrobienia 1 litra oliwy potrzeba 5-6 kg oliwek. Takie drzewo daje średnio od 30 do 70 kg, w zależności od tego, jak jest stare, jak jest duże. Więc można by było powiedzieć, że średnio z jednego drzewka dostaniemy 10 litrów oliwy. Mało, prawda? Więc na następny raz, jak będziecie szli do sklepu i pomyślicie, że oliwa jest droga, to nie, moi drodzy, oliwa jest bardzo tania. Na pewno byście nie chcieli być producentem oliwy.